Postaram się mówić krótko. Tutaj jeszcze wiele koleżanek bardzo ważne sprawy będzie poruszać. Myślę, że pierwszy kongres kobiet, który był początkowo zaplanowany jako jednorazowa okolicznościowa impreza z okazji 20-lecia transformacji, już sformułował ten pierwszy kongres wiele bardzo znaczących tez. Między innymi wystąpienie pani profesor Marii Janion, pozwolę sobie przypomnieć. Tam pani profesor powiedziała, że nie dokonała się transformacja symboliczna kultury polskiej, to znaczy trwamy w pewnym bardzo anachronicznym, zamkniętym, zaściankowym, bogoojczyźnianym modelu polskiej kultury, który powielany, reprodukowany stwarza sytuację, w której powiedzmy Polak czy Polka sam dla siebie czy sama dla siebie nie jest zrozumiała i nie jest komunikatywna. I to powiem przykrą rzecz, także niestety nie jesteśmy specjalnie ze swoją kulturą ciekawi dla świata. Niezbyt ciekawi świata i niezbyt dla niego ciekawi. To jest problem, który powinniśmy zmieniać. Pierwszym na pewno i bardzo ważnym, tutaj na pewno nie będę oryginalna, postulatem Ministerstwa Kultury, zwracam uwagę, że kultury, a nie i dziedzictwa narodowego, będzie oczywiście powiązanie kultury z edukacją, to znaczy kształcenie człowieka, który staje się czytelnikiem, odbiorcą i kreatywnym uczestnikiem życia kulturalnego, twórcą. Kultura w naszych oczach nie jest wydatkiem, nakładem, obowiązkiem, jest inwestycją. I ta inwestycja, tutaj za moją koleżanką profesor Środą powiem, ona powinna być już od maleńkości wprowadzana w wychowanie człowieka. To jest bardzo ważna rzecz, czyli kultura i edukacja w jednym. Powiem otwarcie, będę się ubiegać jako minister kultury o współpracę z organizacjami pozarządowymi, dużym i poważnym ruchem Obywatele Kultury, który powstał niejako w odpowiedzi na Kongres Kultury Polskiej, też mający podsumowywać 20-lecie transformacji, pojawiły się wówczas właśnie te zasadnicze problemy dotyczące finansowania, zarządzania i przede wszystkim nakładów na kulturę, które mamy bardzo nikłe. Podstawowym postulatem ruchu Obywatele Kultury jest ten 1% na kulturę, dociągnięcia do tego 1% nakładów na kulturę. To dziś jeszcze nie jest wykonalne, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższego czasu uda się zrealizować. To jest podstawa. Jeżeli chodzi o powiedzmy model kultury czy projekt kultury polskiej, na którym nam zależy jako kobietom, na pewno będzie to model otwarty, równościowy, zróżnicowany, kultura jako kultury, kultura jako przestrzeń wspólna, wielokulturowa, można powiedzieć przestrzeń mediacji, dialogu, kreatywności. Bez tego nie dopracujemy się kreatywnego społeczeństwa wiedzy. Dziękuję.